Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowo. Czy nas dobrze słychać? Napiszcie lub powiedzcie ci, która była łapkę do góry, czy tak, czy tak. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Super. Bardzo to nas cieszy. Bo teraz jak już jesteście, to prośba, żeby wyłączyć mikrofony, żeby można było dobrze zakomunikować informacje do swojej głowy. Naszykujcie sobie notatki. Naszykujcie coś do pisania, żeby do tych notatek też pasowało. Dzisiaj mam ogromną przyjemność, nie ukrywam, wielką. Myślę, że i wielu z Was też było zainteresowanych. Część z Was była na BDS-ie ostatnim, część nie. Różnie z tym bywa. Mamy informacje bardzo ważne dotyczące nowych produktów. Wiem, że bardzo wielu z Was to interesuje. Bardzo wielu z Was jeszcze ma jakieś pytania, więc mamy taką propozycję, żeby dzisiejszy webinar był na takiej zasadzie, że poprowadzimy sobie dwie części. W pierwszej części będziemy mówić, pan doktor powie o batonach, dlaczego taka formuła, dlaczego taki skład, jaka synergia w tym jest, czyli więcej informacji o naszym nowym produkcie, który już jest od jakiegoś czasu, a w drugiej części i po tym omówieniu tematu będzie chwila na pytania, a później w drugiej części powiemy o ProOpticalu, czyli tym nowym produkcie, który wejdzie teraz od 16 lutego, gdzie też będą i szczegóły, dokładnie wszystko omówione i po zakończeniu też będą, też będzie sesja pytań, więc będzie można spokojnie na wszystko sobie odpowiedzieć. Oczywiście pewnie wszystkich pytań nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, bo czasu braknie, to od razu Wam podpowiem taką rzecz. Jeśli na któreś pytanie nie padnie odpowiedź, z racji braku czasu i różnych innych sytuacji, prośba ogromna, napiszcie pytania do swoich upline, do swojej linii sponsorowania w górę, żeby wysłać te informacje do Duo, bo tak już też z doktorem wcześniej ustaliliśmy, że będzie sytuacja taka, że doktor dostanie wtedy te pytania i te, które najczęściej się pojawiają, które są mocno potrzebą wszystkich, będą spis, będą odpowiedziane i taki spis tych pytań najczęstszych się pojawi na bazie wiedzy. Panie Norbercie, jeżeli pan dopuści mnie do głosu. Oczywiście. To ja chciałem najpierw przywitać państwa bardzo serdecznie. Cieszę się z tej możliwości kontaktu, bo to pozwala nam pominąć tak zwane niedomówienia. W charakterze prezentacji, owszem, posługujemy się tą prezentacją, która była w czasie LDS-u. Natomiast ja będę się starał skupić na merytoryce głębiej, nawet pomijając niektóre zagadnienia z mojego punktu widzenia, może mniej istotne. Natomiast to pozwala Państwu zadawać pytania tak szczegółowe, które rozwieją jakiekolwiek wątpliwości. Bo często bywa tak, że jakiś termin nie do końca jest przez Państwa zrozumiany, albo niektóre firmy, które mówiąc inaczej, no, czekają na to, żeby mówiąc nam ewentualnie wytknąć, że niekoniecznie jest tak do końca, używają nieprawdziwych informacji i Państwo nie wiecie, jak z tego wybrnąć. Natomiast proszę mi wierzyć, że wszystko, co robimy, opieramy o jak najbardziej dokładne badania, jakiekolwiek by one nie były, czy czysto laboratoryjne, czy jak w wielu przypadkach nawet kliniczne badania, to bardziej optykala dotyczy niż naszego produktu, który nazywamy batonami. Ale na wstępie od razu Państwu powiem, że pomysł na batony nie zrodził się dlatego, żeby wprowadzić batoniki jakiegoś smaku, bez względu na to, jak one mają inny smak, tylko chodziło nam o to, żeby faktycznie suplementacja stała się funkcjonalna. I o ile Japończycy zrobili z tego już użytek na skalę światową i jest to pozycjonowane, ponieważ jest to najwyższa wartość produktów ekologicznych lub specjalnych upraw. W przypadku akurat Japończyków są to uprawy na szelfie kontynentalnym, czyli z najczystszego środowiska. Ale wracając do tego, chodziło nam o to, żeby w tym zabieganym świecie, kiedy nawet trudno jest nam skupić się w sklepie, żeby kupić coś, co jest czyste, bo czasami nawet nie mamy okularów, dajemy na to, by dokładnie odczytać. Przeczytać. Kupujemy rzeczy, które mówiąc zamiast nam pomagać, rujnują nasz organizm konsekwentnie. Natomiast w tym pośpiechu, jeżeli jesteście na etapie przyjmijmy detoksu, czy ktoś już zaczął dbać o linię, albo ktoś w którymś momencie zażywa Borelis Pro, czy jakiś inny suplement i chce podtrzymać tą linię, żeby nie jadł jakiegokolwiek produktu, który może zaburzyć tego typu linię wyznaczonego oczyszczania organizmu. A więc zamiast fast foodu,
proponujemy coś, co niewątpliwie będzie czyste, bezpieczne, ale podtrzyma dotychczas rozpoczętą linię dbania o organizm. Czyli wystarczy godzinę czy półtorej godziny, żebyście nie czuli głodu, bo tak naprawdę głód się czuje tak dopiero po, mówiąc przynajmniej dwóch, trzech dniach, rzeczywisty. Ten, który jest, to jest odruch Pawłowa, który mówi, że mamy nawyk albo ze względu na smak, albo zapach, który czujemy, albo przyzwyczajenie, że o tej godzinie musimy zjeść. Jest tak zwane umowne ssanie, które minie, gdybyście wypili chociażby szklankę wody. Więc my, przystępując dzisiaj do prezentacji, przyjmiemy taki schemat, ponieważ są slajdy przygotowane. Ja tak postaram jest. Się nie rozwijać tego tematu wtedy, kiedy uznam, że nie jest to aż tak konieczne, że jest to zrozumiałe, ale jeżeli dla Państwa będzie konieczność powrócenia do tego, to w każdym momencie, zwłaszcza kiedy kończymy tę moją prezentację, możecie zadawać pytania, nie chcę powiedzieć do bólu, bo ten nasz czas dzisiaj ograniczony, jeszcze tak. drugi temat, tak. ale może umówmy się tak, że skończymy ten temat, będą istotne pytania, odnotujecie te pytania tak zwanego drugiego sortu i zrobimy wtedy optikal. Również odnotujemy, jeżeli dzisiaj nie zdążymy, to ja zobowiązuję się do tego, że zrobię to w formie również dźwiękowej, czyli ja jadąc, jak wrócę z Astany, bo ja cały czas jestem w podróży, Państwo idziecie odpoczywać, a ja jadę do pracy, jak wrócę do Polski, to nagram odpowiedzi na te pytania, które Państwo pamiętacie i będzie to najłatwiejsze, bo w tym momencie dotrze do Was materiał pełny. Super. To w takim razie zacznijmy od tego. Od samego początku mamy dla Was bardzo ciekawy film, który myślę pokaże wiele, ten, który część z Was już zna, ale zobaczmy, jakie mamy tak naprawdę dzisiaj jedzenie. Pakowany jesteś?
Proszę Państwa, komentarz do pierwszego obrazu. Myślę, że jest dość prosty, dlatego że jabłka dzisiaj, aby zabezpieczyć przed utlenianiem, bo pod wpływem akurat zawartości tlenu, one uwalniając etylen, starzeją się bardzo szybko. Żeby po prostu można dłużej je przechowywać, więc pokrywa się w najlepszym wypadku parafiną z środkiem konserwującym, przeciw również grzybiczym. Czyli to jest wąśliwskie wtedy. Dlatego one oczywiście mają tą powłokę, którą można gorącą wodą spłukać i razem to zrobić, mimo tego, że w skórce jabłka jest najwięcej składników odżywczych. Ale również w samym ogryzku, to co my nazywamy, bo tam jest pektyny, oprócz tego, że powinniście Państwo przegryzać również pestki. W pestkach, pomijając, że jest witamina B17, jest kilka składników, między innymi aktywny cynki i kilka innych mikroelementów. Więc jeżeli jecie już jabłka, to największa wartość znajduje się w tym, co wyrzucamy. W ogryzku. I w skórce, ale skórka z uwagi na tego typu akurat potraktowanie zewnętrzne nie nadaje się do konsumpcji, chyba że faktycznie wymyjecie gorącą wodą. To jest jedna rzecz. Natomiast bardzo inspirujący był obrazek pokazujący to, jak natura sama daje sygnał wartości. Struktura to jest tak zwany kod biologiczny dla każdego produktu. Miód najbardziej czytelnie to nam oddaje, dlatego że struktura plastra miodu odbija się nawet w sytuacji, kiedy staramy się go wypłukać, on tej struktury nie zmienia. Natomiast fruktozowo-glikozowe syropy no niestety nie mają tej struktury, a fałszuje się nimi miód. I chcę Państwu powiedzieć, że to fałszowanie nie tylko polega na tym, że uszukujemy człowieka, dodając do tego to 1/3 objętości, tylko że cukier fruktozowo-glukozowy jest w stanie zniszczyć strukturę naturalnego miodu. Czyli to są dwa fatalne akurat posunięcia tego producenta. On krzywdzi ludzi podwójnie. No tak, zaoszczędza coś, na finansach, tak, to jeszcze to dla zdrowia. Wcześniej na zdrowiu. I tu z mufiną jest dość czytelna historia. To oczywiście były syntetyczne związki, ale często dodaje się po prostu gluten, który daje strukturę przestrzenną. Czyli taka mufinka wygląda puszczysta, tylko dlatego, że go ma. A większość osób, nawet tych zdrowych, po pewnym czasie, kiedy kostki jelitowe są uszkodzone, reaguje negatywnie na nadmiar glutenu. On zakleja kostki jelitowe i pogarsza wchłanianie. To jest najgorsza rzecz, która się dzieje dla naszego zdrowia. Pozostałe rzeczy, jak filtracja akurat kolorowych, słodkich napoi, no to dość oczywiste, że tam jest przede wszystkim są syntetyczne barwniki, syntetyczne smakowe substancje, a tak naprawdę naturalnego składu jest czasami 1%, czasami 2%, więc takich napojów w ogóle nie powinniśmy pić. Tu przejdźmy do zasad. Panie doktorze, ja mam takie pytanie, bo ten film jakby no iście wymownie pokazał, co my dzisiaj mamy za jedzenie. Ludzie twierdzą, że nie potrzeba. Coraz bardziej świadomość ludzi rośnie w temacie tych zdrowych produktów, tak? Wybieramy, co powinniśmy. Głos zniknął. Norbert, głos włącz. Bo głos tak. Już wiem, ktoś wyłączył głos do mnie. Dobrze, okej. Okay. Dlatego pytanie, na którym etapie pytanie jakby zostało przez Was wysłuchane, a na którym nie? Od początku byś musiał powtórzyć, bo zniknęło to. Okej, okay, dobrze, bo było pytanie moje takie, że świadomość nasza rośnie. No film wymownie pokazywał, że co z tego, że rośnie, jakby my naprawdę powinniśmy czytać mocne etykiety, no ale ludzie dzisiaj już coraz bardziej świadomie w tych kwestiach podchodzą. Wybieramy te produkty, no niby wiemy, co robimy, ale czy tak do końca, panie doktorze, czy my tak naprawdę do końca wiemy, co robimy? No bo film dzisiaj pokazał to. Film pokazał, ale trzeba zrozumieć nawet terminologię, żeby wiedzieć, za czym akurat podążać, żeby znaleźć wartość negatywną i pozytywną danego produktu. I często oczywiście posługujemy się takim kierunkiem, że szukamy najmniej przetworzonych produktów i to jest dobre posunięcie. Natomiast nie uwzględniamy takiego czynnika jak wartość odżywcza i wartość kaloryczna. I jeżeli chcemy to zrozumieć, to nim ja wytłumaczę to w sensie jakby naukowym, to podam przykład, żeby do Państwa to dotarło. Wyobraźmy sobie, że kupujemy sobie hamburgera i do tego, nie dość, że to jest bułka i kawałek akurat mięsiwa, to do tego jeszcze frytki, no bo one są smaczne. Tak naprawdę ilość kalorii jest gigantyczna, natomiast nie ma czegoś, co jest tak zwanym tłem biologicznym, czyli regulatorami. Powiedzmy sobie, że z tego uzyskujemy 3 razy więcej energii niż w danym momencie potrzebujemy, ale nie mamy jak tej energii zagospodarować
jest tylko materiał jedyny, bo niewątpliwie mamy pozostałość po mięsie, nadwyżce mięsa, która natychmiast przetwarza się na tłuszcz i nadmiar pochodnych cukru, czyli skrobi, również, ponieważ nie ma regulatorów, jest przetwarzany na tłuszcz. Obciąża to organizm. Człowiek w tym momencie wydaje mu się, że jest syty, a on jest nieodżywiony, dlatego że nie uruchamia mechanizmów zagospodarowania materiału, który spożył. Mm-hmm. Ale w odkłada tym samym się czasie, na pożytku. Gdybyśmy zjedli na przykład fenku czy truskawki i do tego troszeczkę naturalnego ziarna kakaowca, nawet mówiąc inaczej w postaci dwóch kostek czekolady gorzkiej. Proszę Państwa, energetycznie to jest średnia ilość. Natomiast mikroelementów regulujących jest taka ilość, że nie tylko jest obsłużyć w stanie spożyty pokarm, ale również uzupełnić braki w stosunku do zjedzonego hamburgera. Więc to, co my nazywamy wartością odżywczą, ma tak zwany bilans energii i regulatorów ustabilizowany. I to jesteśmy w stanie wyczytać na opakowaniu. Żeby później oczywiście nie błądzić, to my Państwu podamy przynajmniej kilka tych tabel, które powinny już niebawem do Państwa, jeżeli nie dotarły, w postaci zbiorczej takiej książeczki dotrzeć, żebyście naprawdę, po pierwsze Wy, a następnie wszyscy ludzie, którzy od Was dowiadują się o tym, wiedzieli, że idąc do sklepu zakładamy, jeżeli wzrok mamy, prawdę to nie zakładamy okularów, ale dzisiaj trudno jest mówić o wzroku, mimo tego, że podkreślam, że wzrok jest jedynym narządem w naszym organizmie, który nie powinien się starzeć, a starzeje się z powodu naszej winy. To są czynniki środowiskowe, które go uszkadzają. Nie uzasadnię później, dlaczego on się nie starzeje, bo zdarzają się osoby, które mają 100 lat i wzrok mają taki jak 4-letnie dziecko. Ci ludzie, którzy zgodnie z naturą żyją i jedzą to, co wiedzą, że powinni jeść. A więc idąc tym śladem, więc gęstość odżywcza to jest przede wszystkim ta, która ma ilość tak zwanego tła biologicznego, mikroelementu, witamin dostosowaną do ilości energii. A ta, która ma nadwyżkę, no niestety nam nie służy. Proste zrozumienie, że jeżeli człowiek przybiera na wadze, to on potrzebuje regulatorów więcej niż ten, który normalnie z kodem genetycznym usługiwałby organizm. Jest a on ich w ogóle nie ma. Przepraszam bardzo. Ktoś... Dobrze, bierzemy dalej. Nie, jest okej. Otóż w tym momencie, mówiąc inaczej, ten bilans naszego organizmu musi być wyrównany. I od razu Państwu powiem... Ustawcie mikrofon lepiej. Kto ma problem z mikrofonem? Prawdopodobnie będziemy musieli nasz obraz wyłączyć. Jest dobrze. Lepiej Państwu nie, jest okej. Dobrze? Teraz jest dobrze, ale było bardzo źle. No bo to może gdzieś tam internet u Was, bo u nas jest wszystko tak samo, nic nie przestawiamy. Dobrze, zatem jedziemy dalej. Apel ogólny. Ja z Detroit jest. Okej. Dobrze, jedziemy dalej. Apel do Państwa, że w takiej sytuacji sprawdzajcie, co kładziecie na własny talerz, gdyż nie ilość, a jakość kalorii, czyli kalorie w połączeniu z tak zwanym tłem regulacyjnym. Do tego włączają się mikroelementy i witaminy. Okej. Panie doktorze, mam pytanie takie, bo teraz szukając takich zdrowych alternatyw, no nie obawiamy się dzisiaj już tak naprawdę tych kalorii, czy powinniśmy się ich obawiać? No to, co Pan powiedział w tym momencie, jakby pokazuje kierunek, gdzie powinniśmy iść. Ta tabelka, którą pokażemy teraz, jakby bardzo pokaże, w którą stronę mamy ilość kalorii do wartości odżywczych. Przykładając tutaj, nie wiem, no witaminę C, powiedzmy w przypadku cytryny chociażby. W tym przykładzie. To już dla Państwa będzie naprawdę wiedza szczegółowa, ale ogólnie musicie zrozumieć to, co chcę przez te przykłady konkretne Wam przekazać. Otóż zdarzają się produkty o stosunkowo wysokiej energetyce, ale również z zasadniczym tłem regulacyjnym. I podam dwa przykłady. Awokado jest owocem o dużej zawartości tłuszczu i podobnie orzechy. Natomiast wraz z tym zawartością tłuszczu, regulatorów, witamin, zwłaszcza rozpuszczalnych w tłuszczach, ale także zaskakujących wartościowych mikroelementów, włącznie z cynkiem, magnezem i molibdenem, możemy znaleźć zarówno w orzechach, a zwłaszcza proporcje omega-3 do omega-6 tłuszczy, które kapitalnie wpływają na centralny układ nerwowy i regulują wiele procesów na poziomie wątroby. Więc w tym momencie mamy i energię, ale tak zwane czynniki do obsłużenia tej energii, czy ona jest wykorzystywana. My zjadając niewielką ilość
materiału, powiedzmy, surowca z awokado i z orzecha, czujemy się syci, ale w pełni syci. Nie to, co po hamburgerze i frytkach. I nie zostaje nam ten nadmiar no gdzieś tam w tłuszczu. Teraz postanowiliśmy, żebyście Państwo nie szukali akurat i do końca chcąc, żebyście zrozumieli. Podajemy Wam konkretne przykłady, ale najczęściej tak zwanych wylansowanych na rynku produktów rzekomo będących dawcami jakiegoś konkretnego surowca. Otóż witamina A jest nam niezwykle potrzebna, bo to jest czynnik do regeneracji przede wszystkim wszelkiego typu nabłonków, nie mówiąc o tym, że jest to prowitamina, że ta witamina wpływa bezpośrednio na funkcjonowanie wzroku. Więc jej niedobór no, jest natychmiast zauważalny. Otóż uważać można, że marchewka jest takim produktem rzeczywiście, który w karotenach, bo karoten jest prowitaminą, więc oczywiście można by sądzić, że jest dawcą doskonałym. I popatrzcie Państwo, jakie jest zapotrzebowanie kaloryczne w zależności od płci, bo to też jest zróżnicowane czasami znaczne. Dla kobiety potrzebne jest 700 mikrogramów, dla mężczyzny 900, ale gdybyście zjedli 100 gram marchewki, dobrej marchewki, to będzie ponad 1600 mikrogramów witaminy, czyli ponad stan. Zatem zamiast kupować dużą marchewkę niewiadomego pochodzenia, to wydajcie większe pieniądze nawet na skromną marcheweczkę średniej wielkości, która będzie miała około 40 gram i jest w stanie kobietę zaspokoić w całym zakresie na dzienne zapotrzebowanie tej witaminy. Dla mężczyzny będzie potrzeba troszeczkę więcej, bo to około 50 kilka gramów, no ale problem jest rozwiązany. Więc nie finansowo czasami wyjdziemy nawet na tym korzystniej, bo nam się wydaje, że zjemy dużo marchewek, dużo, ale z tego nie będziemy mieli wartości, bo ona, mówiąc, jest, użyję brzydkiego określenia, rozdmuchana pewnymi czynnikami, które powodują jej przyrost masy ciała. To są nowe wartości odżywczej nie ma. To, co często na wykładach mówię, że problemem współczesnego świata jest to, że producenci żywności chcą zarobić pieniądze, wobec tego stosują odmiany i stosują czynniki przyspieszania przyrostu, objętości i wagi, tak więc składników kluczowych dla naszego organizmu, tych, które w botanicznych roślinach były zaprogramowane, że człowiek jako nierozerwanie związany z przyrodą powinien dostać to, co natura wytworzyła, nie ma tego, bo sami żeśmy to zmienili. Więc nie dziwmy się, że to, co w konsekwencji zmusza nas do uzupełnienia, a co po łacinie nazywa się suplementare, jest koniecznością, to nie jest dzisiaj fanaberia. To, że firma DualLife weszła w ten obszar, to myśmy rozpoznali zapotrzebowanie ludzi. Przy okazji dostarczamy towar konieczny, ale trzeba najpierw zrozumieć, że on jest konieczny i często ludzie, którzy leczą się nawet latami i nie mogą uregulować funkcji organizmu, sięgają po tak zwany uzupełniacz pożywienia i naraz on je leczy. To nie jest lek w rozumieniu dotychczasowym, bo my musimy dokładnie zmienić swoją mentalność, że lek jest czasami konieczny, kiedy za daleko zeszliśmy z tak zwanym negatywnym działaniem na nasz organizm. I w tym momencie, ja często podaję przykład, jest sepsa. Jeżeli nie podamy antybiotyku, który i tak będzie miał uboczne skutki, niezależnie od tego, że zabije bakterie powodujące zagrożenie życia, no to my musimy to zrobić. Ale wtedy lekarz jest nam nieodzowny i my nie mówmy, że lekarze są źli, lekarze nam przeszkadzają, lekarze są potrzebni w sytuacjach, kiedy my jesteśmy nierozważni. Ale rozwaga powinna być wcześniej niż choroba. Nawet jeżeli ona jest, to jesteśmy w stanie uruchomić mechanizm samonaprawczy i my Państwu proponujemy. Następny przykład będzie dotyczył witaminy C. I jest takie powszechne przekonanie, że witamina C to jest cytryna. Tak naprawdę widzą Państwo, że 100 gram cytryny zawiera tylko 50 mg, a kobieta potrzebuje 75, mężczyzna 90. To oznacza, że to potrzebujemy więcej niż jednej cytryny, bo roślin, które są dawcami witaminy C w znacznie korzystniejszej proporcji, jest znacznie więcej. Więc te utarte, akurat stereotypy myślenia, tutaj się nie sprawdzają. No i oczywiście Państwo musicie wiedzieć, patrząc na 100 gram, bo taki odpowiednik dzisiaj jest praktycznie podawany na opakowaniach, zwłaszcza produktów eko, musi być podany. I w tym momencie wiecie, co kupujecie. Tego się trzeba nauczyć, bo w tym czasie będziecie tak biegli w tym, że w zasadzie nie będzie problemu. Początkowo ta tabelka musi być ze sobą noszona i po prostu odczytywana, żeby chcąc kupić konkretny produkt jako uzupełniacz danego składnika, no po prostu nie błądzić. Następny przykład to dotyczy wapnia. Mleko rzeczywiście jest niezłym dawcą
Ważne jest to, żeby te proporcje z tak zwanego tłuszczu, mleko odtłuszczone, jakbyśmy na to nie patrzyli, my mówimy, że lepiej jest mleko bez tłuszczu, bo ono szkodzi, to jest nieprawda. Natura stworzyła tak mleko, żeby ono było pełnowartościowe. I tu chcę Państwu powiedzieć, ja się posługuję badaniami, które wyczytałem akurat w opracowaniu francuskim. Otóż kozy afrykańskie, które pasą się na pustyniach, gdzie tak naprawdę roślina od rośliny rośnie parę metrów. One szukają przez cały dzień, bo 12 godzin się pasą. Spasają tyle, ile zdążą wyszukać. Dają mleka 1/3 tego, co przeciętna koza w Polsce. Natomiast zawartość tłuszczu i tak zwanego czynników regulujących jest kilkakrotnie wyższa niż najlepsze, na przykład dojne akurat zwierzęta w obszarze hodowli europejskiej. No to oznacza, że nawet na tak zwanym ugorze, czy na ziemi praktycznie piargu, czyli takiej złuszczonej skały, jeżeli coś urośnie, to jest to skromne, ale zawartość mikroelementów no tak, jest ogromna w stosunku do naszego zapotrzebowania. Więc my sięgamy po tego typu, powinniśmy sięgać po takie produkty, które akurat w tym przypadku spełniają tą normę. I proszę zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o magnez w mleku, bo to jest dość wart, przepraszam, to jest, to jest akurat błąd. To jest ilość również dla gorzkiej czekolady. Drugi przykład, bo dla samego mleka, jeśli chodzi o zawartość, to w 100 gramach jest 118. Oczywiście są produkty o wyższej zawartości w 100 gramach i możemy również po nie sięgać. Jeśli chodzi o gorzką czekoladę, to dotyczy magnezu i to w pełni przyswajalnego. Magnez jest takim regulatorem wielu procesów, zwłaszcza w centralnym układzie nerwowym. Sam proces myślenia bez magnezu de facto się nie odbywa. W związku z czym w czekoladzie zapotrzebowanie jest na poziomie ogólnym 310 do 320. To oczywiście po lewej stronie mamy zapotrzebowanie kobiety, a po prawej stronie mężczyzny. Chcę tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy kobieta zachodzi w ciążę, to zapotrzebowanie organizmu przekracza, zwłaszcza jeśli chodzi o magnez i wiele innych składników, porcję potrzebną dla mężczyzny. To jest sytuacja, mówiąc, fizjologii normalnej, a nie fizjologii obciążonej dwoma organizmami. To jest zupełnie inna historia. Tak więc 100 gramów czekolady zawiera 165. Z tego wynika, że tak naprawdę powinniśmy, mówiąc inaczej, troszeczkę więcej zjeść, żeby zaspokoić to zapotrzebowanie. Tylko te prawdziwe czekolady, a nie udawane. Proszę powiedzieć, że czekolada, która spełni tą normę, to jest ta o najniższej porcji 78%, poniżej w zasadzie. Więc tak naprawdę chodzi przede wszystkim o kakaowiec. No samo ziarno kakaowca ma fantastyczny zapach, fantastyczny skład, ale jest zbyt gorzkie. Natomiast niewielka ilość słodyczy w tym przypadku nie przeszkadza, jeżeli faktycznie będzie tak zbilansowana. I wreszcie żelazo, tutaj, szpinak. Jeśli chodzi o szpinak. Ze szpinakiem taki błąd się wkradł w czasie badań laboratoryjnych, że przesunięto przez pomyłkę i to w zasadzie nie naukowiec, który to zbadał, tylko jego sekretarka. Poszło do publikacji i on się później z tego nie wycofał. Był to autorytet, który mówiąc inaczej przypieczętował to. W konsekwencji jesteśmy przekonani, że tak naprawdę szpinak jest dawcą żelaza, a prawda jest taka, że porzeczka wielokrotnie, owoc porzeczki, czy przede wszystkim siemię lniane, przewyższa zdecydowanie. No więc tu, jeżeli dzienne zapotrzebowanie na żelazo jest na poziomie 18 gram u kobiety, a w tym przypadku u mężczyzny troszeczkę 10, no to wiadomo, że 100 gram ma tylko 2,8 mg, a zatem tego szpinaku trzeba... Czyli się nie musimy obawiać, że musimy też tak jeść, jak ktoś Natomiast szpinak ma inne jeszcze walory oprócz żelaza, więc warto nadal go konsumować. Proszę Państwa, ja myślę tak, że nie będziemy czytać te tabele, bo mnie głównie chodziło o to, żebyście Państwo zrozumieli, jak odczytywać dane zawarte w tabelach. No, te tabelki będą dostępne. Natomiast przejdźmy do tego meritum, które nas interesuje. Przede wszystkim Państwa. Ale tak naprawdę, Panie Doktorze, na koniec podsumowując, czy nie musimy się obawiać, że czegoś zjemy za dużo z tych na przykład produktów? No proszę Państwa. W tej tabeli, że możemy to jeść bez ograniczeń? Ja już Państwu mówiłem, że to jest kwestia tego, żeby po prostu sięgać po czasami zrozumiane pod względem energetycznym, które mają i dużo energii, i regulatory. Rozumiem. Z tabeli to natychmiast wyjdzie. Więc dlatego ta tabela będzie ułatwieniem. Bardziej zrozumiała, jeżeli opanujecie. Mówię, to trzeba
temat przytrafić. Jeżeli ja dzisiaj mówię, prawdopodobnie Państwo rozumiecie, o co chodzi, ale nie do końca. Jeżeli wielokrotnie przejrzycie tę tabelę i porównacie z opisami na konkretnych produktach, to wtedy stanie się to jasne i po prostu nie będzie dyskusji. No, okay. O to nam głównie chodzi. Okej. Co z naszą lodówką, Panie Doktorze? Bo tam czasami też są różne przypadki naszych produktów, niekoniecznie tak mówimy, wyczytamy, a różne są sytuacje z jej zawartością, bo tą propozycję, którą mamy tutaj, firma Duolife wystosowała w kwestii batonów, jest właśnie pewnego rodzaju zamiennikiem, żeby w momencie, kiedy jesteśmy głodni, zarzucić coś, co jest zdrowe, odpowiednio przygotowane, biorące pod uwagę te wszystkie rzeczy, o których Pan wspomniał, czyli wartości nieenergetyczne i wartości odżywcze. Ja jeszcze poruszę może jedno zagadnienie, dlatego że często bywa tak, że trzeba by racjonalnie podejść do sposobu odżywiania. Co to znaczy? Rozumieć, czyli wiedzieć, co by spożywane. Nie tylko smakiem, ale również tym, co wartością się za tym kryje. Ja oczywiście określiłem to, że to powinna być żywność o właściwej wartości, znaczy produkt spożywczy o właściwej wartości odżywczej. Natomiast często spotykamy się z tak zwanym żywności. Na to, proszę Państwa, nie mamy wpływu większego. W kategoriach podceny, tak zwanej prawnej, fałszowana żywność to jest ta, która według ustawy ma zmieniony skład w stosunku do deklaracji, albo zupełnie czegoś nie ujawnia, co jest wewnątrz. Dzisiaj w sensie technologicznych możliwości jesteśmy w stanie wyprodukować smakowo i objętościowo i kolorystycznie produkt, który naśladuje na przykład mięso, naśladuje konkretne, specyficzne produkty pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego, nie będąc nimi. Mało tego, nie dość, że nie są nimi, równocześnie zaburzają kontekst pozostałych produktów właściwych. I to jest najgorsze nieporozumienie. Problem jest o tyle głęboki, że kontrola, która jest przeprowadzana, nie nadąża za genezją biochemii, tak jak dopingiem w sporcie. Że sportowcy już przez ileś lat zażywają jakiś doping, dopiero się ktoś dowiaduje, jak to było z Rosjanami, że oni w zasadzie nieuczciwie zdobywali medale. No i w tym momencie nie mamy na to jednoznacznego rozwiązania. Zatem prawda jest taka, że ja kieruję się tym, że jeżeli jest nowy produkt, to bardzo ostrożnie do niego obchodzę. Myśmy powinni sięgać po produkty o mało skomplikowanym przetworzeniu, czyli nawiązujące jak najbliżej do natury. I chcę Państwu powiedzieć, bez względu, jak jestem przeciwnikiem mięsa, to gdybym miał komuś zaproponować, bo po prostu są pewne preferencje smakowe, że nie może żyć bez mięsa, to lepiej zjeść naturalny boczek niż jakąkolwiek przetworzoną, przynajmniej średniej, a nawet wyższej półki kiełbasę. Chyba że jest 100% przetworzona z uboju kontrolowanego i gdzie wiemy, co kupujemy. Dlatego, no tak, na boczku nie przetworzy. Bo tego się nie da przetworzyć, bo nawet jeżeli on, mówiąc, ten zwierzak był żywiony w jakiś sposób, to nie dodano sztuczności, które praktycznie stanowią często 70%. Nie mówiąc o tym, że wiadomo, że pasza dla zwierząt jest już zanieczyszczona, bo to jest gorszy produkt roślinny niż dla człowieka. Równocześnie stosuje się stymulatory i one powodują największe spustoszenie w organizmie kobiet, mianowicie nadmiar sterydów, czyli hormonów męskich. Deregulacje w ogóle, mówiąc hormonalności, gdzie ta kobieta nie czuje się sobą. Wiedzą Państwo, nie ma gorszej rzeczy niż nie wiedzieć, o co chodzi. Można mieć dostatek finansowy wszystkiego i nie czuć się dobrze. Jeżeli człowieka zapytamy, na czym mu zależy, to w dobrym samopoczuciu. Nie jest kwestia tylko fizycznej sprawności, czy nawet intelektualnej, ale zadowolenia z wszystkiego. A to jest już zupełnie inny problem. Dokładnie tak. Lećmy dalej. Jeszcze kolejny temat, który też budzi wiele kontrowersji, to cukier. Co z tym cukrem? Słyszeliśmy cukier krzepi. Znaczy, proszę Państwa, to jest takie zjawisko, że często w dzieciństwie, ja sobie przypominam taką historię, że kiedy byłem dzieckiem, to oczywiście rodzice na szczęście ograniczali mi produkty słodkie, chociaż była tak zwana czekolada Jawa. Jak dzisiaj porównujemy skład tej czekolady Jawy, ona naprawdę w stosunku do tej, ona miała około 70% akurat kakaowca. W czasach, kiedy niczego nie było w tym kraju, czyli była wysokiej wartości. Ale pamiętam, że unikatowo pojawiały się kremy kakaowe. I oczywiście to jest tak zwane powrót do dzieciństwa, gdzie nam się wydaje, że to, co w dzieciństwie to jest to samo teraz. To jest dzisiaj. Natomiast mylicie się. Tak naprawdę 350 mg w takim słoiczku, a co ważne, że jeżeli jest coś opakowane w
szkło, to dzisiaj wiemy, że to jest produkt luksusowy, bo na ogół tak jest. Plastiki się gorszej rzeczy produkty marnuje. W rzeczywistości, proszę Państwa, to jest szklanka tłuszczu i pół szklanki cukru. Tak naprawdę, gdybyście Państwo mieli wypić i zjeść taki cukier, to tylko na nikt by tego nie szczęścił. Ja o tym brunatnym napoju już Państwu nie będę mówił i ja dziwię się, że w zimie z uporem maniaka reklamują mnie jako potrzebny na pół chodzący, a w gruncie rzeczy tam jest 7 rzeczy, pan doktor zniknął. Tej objętości puszenia. Dzisiaj wiedza już pozwala na to, żeby tak naprawdę unikać ich. Mm-hmm. Okej, okay, to idźmy, panie doktorze, do tego, co jakby jest klucz tej. No, czego spotka tak naprawdę to pole. I teraz batony, które powstały, nie są przypadkiem. Przerywa. Nic nie słychać. Przerywa. Proszę nic was. Nie słyszymy. Ja mam prośbę, pozwólcie mi reagować dobrze, bo tak jak będziemy wszyscy reagować, to będzie bałagan. Dzięki, okay? Bysiu, że kontrolujesz sytuację. Każdego prosiłbym o to, żeby tylko słuchał, notował sobie, a nic się tu nie włączał, nie przestawiał, nie ustawiał. Nie, bo zniknęliście. Nie było was słychać przez pewien okres czasu, dlatego tutaj się włączyłem, dlatego proszę, żeby... Ja siedzę naprawdę i pilnuję, także pozwólcie, że ja będę reagował, jak coś będzie nie tak, okej? Okay? Czyli także... w imieniu zbiorowości pan zbyt odpowiada. Tak jest. Dobrze. Dobra. To jest lepsza sytuacja. Więc proszę powtórzyć, bo to... Czyli temat batonów tu wchodzi w grę, bo tak jak mówiliśmy, no ta żywność jest dzisiaj niezłym polem minowym i żeby sięgnąć po coś, co jest zdrowe, to ja wiem, że firma Dualife poszła nie tylko w ten obszar produktów suplementacyjnych wysokiej jakości, ale zrobiliśmy krok zupełnie jakby milowy, bo skoro nie ma żywności dobrej jakości, żeby to już nie mówić super jakości, tak, no to trzeba iść też naprzeciw tą stronę, bo wiemy, że wszystko bierze się z jedzenia. I dlatego jakby batony są pierwszym odpowiednikiem na potrzeby w obszarze żywności funkcjonalnej. I co one w sobie jakby zawierają? Czemu ten kierunek, panie doktorze? Co tutaj możemy powiedzieć? Bo o składzie też będziemy... Proszę Państwa, to jest pomysł, żeby wypełnić lukę, która pozwala w tym zabieganym naszym życiu zjeść coś, co nie zanieczyszcza organizmu, a równocześnie pomaga w rozpoczętym procesie. Obiektywnie mówiąc, smaki podpowiadają tylko kierunek. Mhm. I to nie jest rozwiązanie docelowe, ale to jest naprawdę bardzo dobry sposób na to, żeby wybrnąć z tego zaklętego kręgu niemożności. Dlatego, że często faktycznie z pracy, gdy dojdziemy do domu, czujemy się głodni, więc wpadniemy na chwilę do tego M i tam na przykład coś zjemy. Rzeczywiście myślimy, że to jeden raz, następny raz będzie lepiej i to się utrwala. Jeżeli dzieci nasze jeszcze na to patrzą, to po prostu budujemy pewien nawyk. W związku z tym tego typu pomysł, żeby stworzyć coś, co nawiązuje bezpośrednio do dotychczas stosowanych suplementów, żeby najwyższej jakości produkty, ale przetworzone w sposób nie niszczący zarówno walorów smakowych i walorów odżywczych. I takie dwie techniki są opanowane perfekcyjnie. Pierwsza jest liofilizacja, która polega na tym, że sublimuje się z niskiej temperatury, praktycznie sięgającej zera lub lekko poniżej i z produktów, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, złożowego, sublimacyjnie oddziela się wodę. I w tym momencie pozostaje sypki materiał. Żeby zrozumieć wartość tego posunięcia, to proszę sobie wyobrazić, że ta sublimacja polega na tym, iż ta woda w jednym momencie, prawie niemalże w ułamkach sekundy, właśnie przez odwrócenie procesu, ulatnia się przez taką jakby muślinową warstwę, że z drugiej strony ona z powrotem nie może się połączyć z tym produktem. Jeżeli wleje się ją z powrotem do wysuszonego liofilizatu, on ma 97% wartości odżywczych. Czyli praktycznie liofilizat nie niszczy ani smakowy, ani odżywczy. Innym sposobem jest puffing dotyczący owoców. Owoce mają jeszcze więcej wody niż zboża, to Państwo zapewne wiecie. Więc w tym momencie w podciśnieniu, mówiąc i w próżni, dokonuje się oddzielenia wody od składników. To nabiera puszystości, ale to daje też pewne walory, nie tyle smakowe, czy mówiąc w poczuciu zjadania produktu, nam chrupie. Czyli daje coś takiego sympatycznego, nie zmieniając ani smaku. Problem polegał tylko na tym, żeby to mądrze zakonserwować. I
próby, jakie przeprowadziliśmy, żeby wykluczyć jakąkolwiek sztuczność, postanowiliśmy wszystko sprawdzić. I okazuje się, że najlepszym produktem jest propolis, którego możemy dać tylko cząstkowe ilości. On ma właściwości grzybobójcze, bakteriobójcze i wiele innych. Natomiast za duża dawka mogła być za agresywna. Wybraliśmy formułę tak zwaną bezpieczną, natomiast miód, który daje poczucie słodkości, ale tam są cukry inwertowane. Glukozy i fruktozy jest, mówiąc, też pewna ilość, ale ona nie przekracza tak zwanej normy potrzebnej. Natomiast jest znośnikiem w zależności od charakteru miodu. Myśmy zdecydowali się na miód wielokwiatowy, za wyjątkiem produktu Detox, który zawiera rzepakowy, ponieważ ten ma zdolność wiązania toksyn, aktywną zdolność wiązania toksyn, no oczywiście pewnych składników. Czyli wszystko mocno przemyślane, nie ma przypadków. W miodzie znajdują się nawet niewielkie ilości związków, które znajdują się w jadzie pszczoły, ale takie proporcje, które jakby natura sama dopuściła po to, żeby mówiąc nasz organizm, mówiąc inaczej, generalnie wyczyścić wszystkiego, co w organizmie jest, bo mikroorganizmy, które na swojej drodze spotkają akurat niewielką ilość pozostałości po jadzie pszczoły, po prostu giną natychmiast. Wobec tego protekcyjnie, natomiast ku zaskoczeniu w badaniach klinicznych wykazano, że na pożyteczną florę jelita działa to pożytecznie. No to natomiast trzeba ostrożnie z propolisem i ten propolis naprawdę, jak zobaczycie w składzie, on znajduje się w niektórych produktach w pewnej ilości, a w niektórych go w ogóle nie ma. Natomiast smak jest po to, że tak naprawdę w ogóle podstawą tego są przede wszystkim ziarno owca. I chcę Państwa zaskoczyć, bo robiliśmy analizę. Można by wziąć miłkę abisyjską, która ma zawartość białka troszeczkę wyższą niż owiec, ale miłka abisyjska nie jest z naszej, mówiąc, sfery klimatycznej, natomiast owiec pod względem parametrów zaskakuje, ponieważ należy do zbóż, a ma składniki nieporównywalne do pozostałych zbóż. Przede wszystkim zawiera 13 aminokwasów, z tym aż 5 egzogennych, czyli takich, które organizm nie potrafi wytworzyć, ale zawiera flawonoidy, gdzie żadne zboże go nie zawiera, i zawiera beta-glukany, czyli takie związki, które ograniczają wchłanianie skrobi, opóźniając, mówiąc inaczej, przenikanie glukozy i przemienianie ją w tłuszcz, a więc już przeciwdziałają otyłości. Równocześnie działają na powierzchnię błony jelita czy żołądka protekcyjnie, wydzielając z podściółki specjalny śluz, który to chroni, a równocześnie ma właściwości takie, że stabilizuje patogenne bakterie, które nie mogąc się rozwijać, stają się pożywieniem dla pożytecznej flory. To wyzwala w niebagatelną ilość, około 10-20% energii potrzebnej na trawienie, gdzie gdyby tego nie było procesu, organizm musiałby, mówiąc, to wytworzyć. To zostało przebadane i nie ma żadnego przypadku, bo chociażby taki produkt jak B-Beauty, oczywiście zawiera nie tylko bazę tego owsa, który jest energetyczny. Dla porównania chcę Państwu powiedzieć, że koń, który jest zwierzęciem o szczególnych zmysłach, ponieważ on wody brudnej nie wypije i nie zje innego zboża niż owiec, na przykład pszenicy, gdybyście mu dali, nie chce jeść, dlatego że energetycznie owiec ma najwyższe parametry ze zbóż i dla niego jest to... Bo, i niewyedukowany, a wie. A doskonale wie, dlatego że jego węch jest lepszy niż u psa. Ja często porównuję, że koń w zasadzie świat, owszem, wzrokiem ocenia, ale odczuwa go węchem do tego stopnia, że w nocy on zawsze do obory trafi, jak wiezie odpowiednie nieczeźwe woźnicę, to on nawet na drodze widzi pełzającą gąsienicę węchem, nie wzrokiem. Więc to jest pewien fenomen i on podobnie podchodzi do wody, do pożywienia, więc najbardziej energetycznie to wytestowano przez... Mamy najlepszy produkt. A tak przez tysiąclecia wytestowano, co jest bardzo pożywne. Wobec tego wykorzystaliśmy tą wartość. Oczywiście czerpiemy tak zwany globularny białka z serwatkowego mleka, ale to nie chodzi o mleko, tylko pozostałość po przetworzeniu, kiedy mamy tylko globularne białka, które są nieodzowne, bo to nie chodzi o tak zwaną pełną wartość aminokwasów. Ja powiedziałem, że owiec dostarcza 15, a gdzie do 22. No tak. Musimy skądś wziąć. A w zwierzęcych produktach, czy to w mlecznych, czy w mięsnych, one się znajdują. Więc wybraliśmy najczystszą, najbezpieczniejszą formę, która się kwalifikuje, żeby to uzupełnić. Do tego oczywiście, jeżeli chodzi o B-Beauty, to wyznaczyliśmy kierunek, który będzie wpływał na jakość cery, ale równocześnie będzie działał antyalergicznie. W pierwszej kolejności to morela odgrywa taką rolę, bo oprócz tego, że ma witaminę A,
równocześnie ma czynniki antyalergiczne. Do tego dochodzi malina, która idzie tym tropem, ale również reguluje hormonalność. Dla pań to jest kluczowa sprawa. Żeby to, dziewczyny, słyszycie, Beauty trzeba jeść bardzo. I wreszcie marchew, to jest w pierwszej kolejności dawcą witaminy A. Natomiast my oczywiście i karotenu, który wpływa na tonację naszej cery. Mhm. Więc rzeczywiście w tym kierunku, subtelnie, bo to nie wyobraźcie sobie Państwo, że zjecie taki baton i od razu wszystkie jesteście piękne. Chodzi o to, żeby nie zniszczyć to, co normalną suplementacją czy zdrowym pożywieniem, które przygotujecie sobie do domu, nie jedząc byle czego, po drodze nie traficie do tego domu. Następnie Bidetox jest akurat oparty na gigantycznej ilości mikro i makroelementów, których dawcą jest owoc goni. Tam praktycznie 93% zapotrzebowania dziennego w takiej garści, na przykład przed owoców goni, się znajduje. Ale bardzo ważną rolę spełnia ziarno sezamu w tym detoksie, bo regeneruje wątrobę, tak zwane zraziki wątrobowe, podnosi do aktywności. One często obciążone metabolitami, dosadnie mówiąc, zanieczyszczeniami chemicznymi, nie są w stanie spełnić swojej podstawowej funkcji. I wreszcie miód gryczany, który ma kapitalne właściwości bezpośredniego wiązania nawet w przewodzie pokarmowym. Czyli jeszcze do wątroby się nie dostał. Jeżeli my najemy coś toksycznego, a mamy miód gryczany, to w tym momencie wchodzi reakcję blokując, czyli unieczynnia toksyczne związki. Więc to jest kapitalny dodatek. B-Energy zawiera szawię hiszpańską, czyli szawię, która przede wszystkim podnosi metabolizm na wyższy poziom, ale ma coś kapitalnego. Ja zawsze posługuję się przykładem, który historycznie dopiero odczytano po iluś tam wiekach. Okazuje się, że asteccy wojownicy, kiedy byli w tak zwanym obchodzie państwa, a to biegiem kontrolowali, biegli czasami nawet 70 kilometrów. I w czasie tego biegu, jak miał dotrzeć do kolejnej stanicy, bo Inkowie mieli 7 kilometrów, a Aztekowie mieli do 70 kilometrów, więc bieg był po prostu maratoński. I mieli ze sobą tylko woreczek, akurat z szawią. Dlaczego? Bo ona przede wszystkim zmysły, mówiąc, podnosiła na wyższy poziom psychomotorycznie. Człowiek zawsze miał zapas tłuszczu, natomiast chodziło o coś tak zwaną hydrofilną cząsteczkę. I ta szawia ma coś kapitalnego, jakby wkomponowaną strukturalną cząstkę wody, która na tym poziomie konieczności, żeby nie doszło do zapaszu, do poszaru organizmu. To zbadano dopiero praktycznie w latach 90. ubiegłego wieku. A oni już to używali wtedy. Używali. Niezależnie od tego, oczywiście mamy herbatę macze, która również bardzo podnosi energię. No i orzechy, które omega-3, omega-6, one same są energetycznie dość wysokie, więc sam B-Energy. Chodzi o zwiększoną ilość energii, właściwą proporcję omega-3 do omega-6. Wislim, zawsze podkreślam, że nie gwarantuje sylwetki natychmiastowego odchudzenia, czyli tak klasycznej sylwetki osy, ale pozwala, jeżeli Pani już rozpoczęły pomysł na to, żeby regulować wagę ciała, żeby nie pogorszyć przypadkowym zjedzeniem byle czego na niemiślach. To po pierwsze. Natomiast tak zwanym wyznacznikiem skuteczności jest wyciąg zielonej kawy, jabłko, które zawsze korzystnie mała energia, a dużo regulatorów. Ważne jest oczywiście, jakie to są jabłka. Myśmy wybierali jabłka ekologiczne. Chcę tylko Państwu podpowiedzieć, że ja akurat widziałem, to we Włoszech akurat było, niekoniecznie musi być to we Włoszech, ale że do ekologii używa się jabłek, czy jakikolwiek posłużyć, nie pokładełkiem nie wciśnie swojego jajeczka, żeby się rozwinęło w larwę, do czegoś, co potencjałem jej, a ma zmysł 7000 razy węchu sprawniejszy od naszego, nie wie, iż to będzie potencjał najlepszy dla odżywienia jej dziecka. Więc w tym momencie one wycinają ten fragment, gdzie był robaczek, a pozostała wartość pozostaje. No tak. Z naszego punktu widzenia jest to jabłko niewartościowe, a zupełnie jest inaczej. Czyli tak zwane jabłka, jak my to często... Robaczywe są najbardziej zdrowe. Niekoniecznie robaczywe, dzikie. Czyli takie, które rosną nie doposażane nawozami, nie opryskiwane, mają najwyższą wartość. I taka akurat zawartość jabłkowego produktu została u nas użyta. Czyli myśmy robaków tam nie dawali, to możecie być Państwo pewni, natomiast dawaliśmy jabłka o najmniejszym procencie doposażania przez tego typu agrarne zabiegi, które się powszechnie stosuje. I wreszcie do tego jeszcze do Slim bardzo ważną rolę spełnia cynamon.
Cynamon jest czynnikiem, który przy okazji pacyfikuje większość podstawowych patogenów, które się chcą w organizmie zarejmować, ale nie wyklucza obecności naszej flory pożytecznej, czyli Lactobacillus i Bifidobacter. Natomiast jeśli chodzi o Bismaj, to jest nie ukłon w stronę dzieci. Dzieci też coś powinny mieć słodkiego. To jest praktycznie... I zdrowego. I takim wyznacznikiem jest truskawka, bo smak truskawki zawsze pozytywnie się kojarzy, ale sama truskawka, jeżeli jest ekologiczna, ona poprawia apetyt u dziecka i działa antyalergicznie. Orzechy są, mówiąc energetycznie, wysokie, a dziecko potrzebuje energii dużo. W stosunku do wagi ciała dwukrotnie wyższej niż dorosła osoba. No i wreszcie sezam, bo sezam zawiera 18 aminokwasów na 22, z czego proszę słuchać uważnie, 17 aminokwasów egzogennych, czyli w zasadzie prawie porównywalne jak niektóre produkty mięsne, ale ważne jest to, że obecność wyciągu sezamowego wpływa na rozwój, czyli prawidłowy rozwój nerek, wątroby, no i dostarcza gigantyczną ilość mikroelementów cynkiem, manganem, molibdenem, czyli uzupełnia składniki konieczne do regulacji. Bistrąg dla rozbudowy mięśni. Ktoś oczywiście jest na fazie kształtowania swojej sylwetki, mięśni brzucha, no więc w zasadzie jedzenie chociażby takiego hamburgera mija się z celem, bo tylko pogłębiłby stan dotychczasowy, którego chciał uniknąć. Więc my podajemy groszek, dlatego groch młody zawiera praktycznie tak zwane aminokwasy z włoskiem siarkowym, które występują tylko w mięsach i w nielicznych roślinach, wszystkich roślinach de facto strączkowych i w gryce, która nie zalicza się do zbóż, choć my mówimy, że jest to roślina zbożowa. Ona należy do rdestów, wobec tego ma te same aminokwasy co mięso, więc powinniśmy sięgać po nią, ale groch ma wszystkie akurat aminokwasy z włoskiem siarkowym, więc pełną wartość. Do tego oczywiście daktyle. Proszę sobie wyobrazić, że kobyrowie, to są akurat plemiona pasterskie w Maroko, którzy w ciągu roku oczywiście wypasają kozy, przede wszystkim i wielbłądy, zjada jeden kobyl około 170 do 200 kg daktyli w ciągu roku. I mimo tego, że 200 kilo. Proszę nasłuchać, w ciągu roku. Oczywiście wraz z mlekiem ewentualnie, tyże zwierząt czy serem. I co ważne, że zaobserwowano, że oni zęby mają do późnej starości, wobec tego to regeneruje nie tylko oczywiście struktury, te najbardziej potrzebujące składników mineralnych, ale energię i dla sprawności fizycznej. Żeby to było jeszcze sprawne, oczywiście tutaj jest z mleka serwatkowego globularna część, bo my chcemy odbudować białko, bo z tego musimy mieć również zwierzęce aminokwasy z tymi mostkami siarkowymi. I na koniec Vivita. W momencie, kiedy człowiek czuje się znużony, przywrócić jego chęć życia. To oczywiście nie jest recepta taka stuprocentowa, ale i znów powiedziałem, wracacie do domu, jesteście po stresującej pracy, czasami w przeszce, która na pewno nie służy naszemu zdrowiu. I czujecie tak zwane ssanie. To jest sygnał głodu i chcecie to zjeść. Żeby w tym czasie przede wszystkim nie popsuć dotychczasowego bilansu wewnętrznego, a również się zminimalizować i negatywne akurat kwiatowe na pierwszym miejscu. To jest kapitalne uzupełnienie składników dla osłabiony organizm i miechunka peruwiańska. Nie mylić tą miechunką kanki kanga, która w Polsce jest i regulatorów, przede wszystkim minimalizowania obciążenia stresem, jest mniejsza w niej. Do tego jeszcze ziarno kakaowca. Czysty wyciąg z kakaowca nie tylko, że daje proporcję dodatkowego wartościowego tłuszczu, ale mikroelementów, które poprawiają syntezę albo sprzyjają syntezie serotoniny i dopaminy. A więc wszystko wraca powolutku do normy. I tyle w pośpiesznym przekazie. Panie doktorze, przepraszam, bo tu jest wiele ludzi mi zgłasza, żeby pan doktor mówił do mikrofonu, bo jak mówi pan do Norberta, to wtedy słabiej słychać. Także prosiłbym, żeby w ten ekran mówić. Okej, okay. Dzięki za czujność. To teraz za to, że proszę. Jak są jakieś pytania, to teraz możemy sobie w tym temacie... Właśnie to, co... Państwo mikrofony, proszę. Ja jestem już pochylony maksymalnie do mikrofonu i teraz proszę, jeżeli coś rzeczywiście ochybiłem, właśnie rozmawiając z panem Norbertem, czy nachylając się do niego, państwo nie usłyszeliście, proszę zadawać pytania szczegółowsze. Dzień dobry panie doktorze.
Ja mam takie pytanie co do produktów, ponieważ dzisiaj spotkałem się... Słychać mnie dobrze? Słychać, słychać. Super. Dzisiaj spotkałem się, jak gdyby, muszę też powiedzieć, że z konkurencją, która zarzuciła mi, iż w naszych produktach są wypełniacze i potwierdzając to, że inulina z korzenia cykorii podróżnika jest jednym ze składników naszych produktów, jak gdyby bardzo mocno rozprzestrzeniają to, iż jest to wypełniacz. Jakby się pan doktor do tego odniósł, jakby odbić, no bo też, że tak powiem, wiedzy ludzie na ten temat nie mają zbyt dużej, przynajmniej ja na przykład, i ciężko mi było jakby to zbić, nie wiedziałem jak postąpić i też chciałem mieć na ten temat. Bo to nie pana rola. Pan nie musi mieć wiedzy metrologicznej głębokiej dotyczącej akurat tego, co w badaniach wynika. Inulina jest prebiotykiem, praktycznie jednym z najskuteczniejszych dla organizmu, czyli jest tak zwanym czynnikiem pożywki dla wybranych pożytecznych bakterii w naszym jelicie. Ale równocześnie ona wpływa stymulacyjnie na podściółkę błony jelita, zwłaszcza jelita cienkiego, ale także grubego, żeby wydzielała śluz, który chroni przed ewentualnymi zanieczyszczeniami, które wraz z pokarmem przetworzone mogą do organizmu się dostać. Wobec tego proporcje inuliny, które są, one są śladowe, ale są znamienne dla przede wszystkim naszych kapsułkowanych produktów, czyli tej modulacji kapsułek nowych. I proszę mi wierzyć, myśmy zrobili badania scintograficzne, czyli kontrolując in vivo na żywym organizmie, jak to przekłada się na rozłożenie, my to nazywamy opóźnieniem wchłaniania. Chodziło o to, żeby kontrolować, w którym momencie produkt w pełni zostanie wchłonięty. I bez inuliny nie ma możliwości, żeby to się tak stało. To jest najlepszy czynnik biologiczny, jaki może być. Jeżeli ci ludzie mówią, to dlatego, że w własnym produkcie nie mają. No i oczywiście wypowiadają rzeczy. Ja nie chcę powiedzieć, że wypowiadają bzdury, bo nie chcę nikogo obrażać. Ale tak naprawdę, żeby móc do tego się odnieść, to musiałbym rozmawiać z ich twórcą i wtedy rozmowa byłaby merytoryczna. Proszę do tego typu zaczepnych akurat sformułowań nie odnosić się, bo my robimy badania nie tylko w Polsce, robimy badania na certyfikację na całym świecie i wszyscy mówią o nas pozytywnie, tylko przepraszam bardzo, jakiś człowiek, który nie ma pełnej wiedzy, wyrywkowy fragment, czasami wyuczy się kilku terminów i chce pana zaskoczyć. Tylko dlatego, że spodziewa się, że pan tej terminologii nie zna. Dla mnie to jest zabawne, ja w ogóle jestem ponad to i w ogóle na to nie reaguję. Natomiast moim celem jest dbałość o to, żeby jeżeli wiedza wierząca pozwala, nie tylko moja, ale światowa, żeby cokolwiek poprawić, to chcę państwu powiedzieć, że w tej chwili na całej linii suplementacyjnej, suplementy już funkcjonują niektóre 4 lata, mówię o tych stałych, bo Dual Life jest znacznie wcześniej, my pracujemy nad wszystkim, bo spodziewamy się niebawem zmiany norm akurat prawnych w zakresie produktów mianowanych jako suplementy. Wobec tego my musimy wyprzedzić wszystko, co jest na rynku. I niektóre badania są tak zaawansowane, że gdyby trzeba było w ciągu 3 miesięcy na przykład zmienić nasze wszystkie suplementy, może przesadzam w ciągu 3 miesięcy, bo to trzeba było przynajmniej pół roku czasu, będzie seria wymian pod to, żeby dostosować się do rynku, bo w międzyczasie odkryto pewne rzeczy, bo my nie mogliśmy bazować na badaniach, które trwały, były sygnały, że prawdopodobnie tak jest, ale nikt nie zakończył. Natomiast ja państwu powiem, że śledzimy dzisiaj nie tylko pojedynkę, bo był taki czas, kiedy ja przystępując do współpracy z obecnym zarządem Dual Life, miałem pomysł na pewną, akurat na pewien pomysł na suplementację organizmu. I to było badane przeze mnie przez szereg lat. Sam to oryginalne podejście, dlatego że nikt nie opierał suplementacji w oparciu o fitoremedium. Mm-hmm. A dzisiaj praktycznie cały świat dostrzega wartość tego. Druga rzecz to sformułowanie funkcjonalnej żywności. Japończycy pierwsi to wprowadzili, a my w zasadzie w tej chwili suplementy zaczynamy robić akurat funkcjonalne. Takiego pojęcia na rynku nie ma, ale to nie oznacza, że my czegoś nie wprowadziliśmy, bo nikt dotąd tego nie zrobił w taki sposób. Podobnie jak z ProOptical, my oprócz badań klinicznych mamy patenty, które gdyby ktokolwiek chciał wedle modelu pracować, musi od nas kupić sobie licencję, bo zostało to opracowane nie tylko w Polsce, ale zostało opracowane przez laboratoria amerykańskie na nasze zlecenie. Chcieliśmy skorzystać z możliwości technologicznych, które w naszym kraju są trudno dostępne, a tam były możliwe. Mhm. Więc mamy na przykład proporcje 1 do 5,
luteiny do zooksantyny i myśmy to opatentowali. Ktokolwiek będzie chciał z tego skorzystać, musi od nas kupić licencję, bo innej możliwości nie ma. Wobec tego, panie doktorze, bo są jeszcze inne pytania. Wymądrzają ludzie, proszę się tym nie przejmować. Proszę. Jedźmy z kolejne pytanie jest takie, czy zawartość serwatki jest potrzebna? Podobno jest, jej obecność wyklucza odbiorców wege. Proszę Państwa, no, pytanie, jaka to ilość jest? Na pewno wyklucza, jeżeli ktoś w ogóle mleka nie chce spożywać. Natomiast prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie białek globularnych dostarczyć ze zbożem. I to od razu jest wykluczone. Chcę tylko Państwu podkreślić, że za mielnikiem owsa jest miłka abisyjska. To jest trawa, gdzie nasiona są jednymi z najmniejszych i wszyscy biegacze. Etiopscy czy Kenijscy korzystają tylko z niej, ale piją kozie mleko. Wobec tego dla nich to jest baza i oni nic innego mięsa w ogóle nie jedzą, tylko akurat tego typu produkty. Proszę popatrzeć, jaka wytrzymałość, jaki rozwój mięśni, jaka sprawność fizyczna. Więc skoro w tym kierunku idziemy, to my wiemy, co zrobiliśmy. I oczywiście część mnie wegan to na pewno, a wegetarian może z tego zrezygnować, ale to nie oznacza, że zdecydowana większość ludzi no nie ma prawa skorzystać z czegoś, co jest zastępczym produktem, by nie wkładać do ust czegoś, co zaburza nasz metabolizm. Jest kolejne pytanie. Mam celiakię i stwierdzone uczulenie na kazeinę. Mam więc pytanie, czy batony posiadają gluten i kazeinę oraz laktozę? Jeśli chodzi o gluten, niewielka ilość w owsie jest i tego wykluczyć się nie da. Tak naprawdę jest to proporcja. Ja chcę Państwu powiedzieć, że jeżeli jest to osoba dorosła, czyli w wieku powiedzmy sobie powyżej 20 lat, to to, co się określa celiakią, celiakią de facto nie jest. To jest objaw celiaki i to oczywiście jest poważna zmiana, czyli kostki jelitowe, mówiąc inaczej, są uczulone na obecność zarówno kazeiny, jak i glutenu. I w tej sytuacji, co można powiedzieć? Te osoby, żeby była jasność, bo to przeprowadzili badania akurat dokładnie Francuzi, że okazuje się, że 3-miesięczna przerwa w podawaniu tych produktów i później powolutku wprowadzenie sprawiło, że zregenerowano poziom kostków jelitowych i one zaczynają normalnie funkcjonować, bo sam gluten nawet dzisiaj przez Światową Organizację Zdrowia jest zalecany, że jeżeli matki przestały karmić dziecko mlekiem, gdzie jeżeli są karmione mlekiem, nie ma potrzeby uzupełniania innymi produktami powyżej roku czasu, dopiero się wprowadza inne produkty. To takim dzieciom od 4 miesiąca trzeba określonej niewielkiej ilości glutenu podawać, żeby nie miały uczulenia, bo to jest normalne białko. Białko praktycznie czy składnikowe z aminokwasów, 3 aminokwasów, ono niestety tworzy strukturę przestrzenną i ta może kleić akurat kostki, które już są uszkodzone. Powód uszkodzenia jest różny. Czasami obecność na przykład Candida albicans czy lambii. Ja nie chcę wymieniać powodów. Trzeba najpierw sprawdzić, co jest powodem, a później jest uczulenie na gluten. Wstrzymanie się od tego powoduje dopiero regenerację tych struktur. Okej. Okay. 4-letni Józio ma stwierdzony zanik mięśni, choroba SMA. Jak pomóc? Jest leczony w Rzymie. No tak, ale to nie jest tematem dzisiaj jakby tej konferencji. Tu idźmy w temat batonów. Tak. Tutaj też są inne. No to z tematu batonów mamy jakby wszystko. To zobaczcie. Słuchajcie, ja tak myślę, że w tym obszarze... Pytanie o propolis, jeśli ktoś jest uczulony. Okay. Proszę Pani, więc jeszcze jedną rzecz. Proszę pamiętać, że jeżeli na sam propolis Pani jest uczulona jako tak zwany jednostkowy czynnik, to wcale nie oznacza, że na baton musi być Pani uczulona. Powiedziałbym, że statystycznie 90% ludzi zjadając synergizowane składniki, bo ja nie podkreśliłem tego może doraźnie, pomysł na stworzenie batonów również wywodził się z naszej koncepcji tworzenia suplementów, żeby była synergia, żeby były składniki, które mówiąc fitoremediacji odgrywają, które w fitoremediacji zaznaczyły się jako pozytywny czynnik, czyli okazuje się, że część wyciągów, akurat stanowiących kompozycję naszych batonów, są pozyskane z roślin, które tak z korzeniami współpracują z określonymi szczepami bakterii, jak nasz przewód pokarmowy, że zawierają związki w niewielkiej ilości, które po to, żeby te bakterie miały pożywienie,
te rośliny były chronione przez czynnik wytworzony przez bakterie, by one były odporne na zanieczyszczenia środowiskowe. W związku z czym fitoremediacja zawiera czynniki, które jeżeli synergizujemy składniki, na przykład 5, 6 czy 12, one w tym momencie mają wyznaczonego lidera, a na pewno w tym przypadku ten czynnik nie jest propolis, nie jest akurat liderem, on jest w śladowych ilościach, wchodzi w kompozycję, gdzie jego organizm nie odbiera, bo on się wkomponował w kierunek działania. Jeżeli my mówimy, że coś jest big beauty, no to wiadomo, że w tym przypadku akurat miód i propolis stanowi konserwant, bo my nie dajemy żadnych sztucznych. Czyli jakby odpowiadając na pytanie, nie przeszkadza w tym obszarze. Okay. My mówimy, że nie jest wegański, ale nasz produkt jest wegetariański. Okej. Okay. Jedźmy kolejne pytanie, bo za dużo jest tych pytań jakby też z innej beczki. Poczekajcie. Nietolerancja pokarmowa na wiele składników w batonach. Co można zrobić? Stwierdzona u kogoś? No bo tego nie wiemy, tej odpowiedzi tak nie uzyskamy. To jest takie rzucone akurat określenie, no tak, że jeżeli ktoś faktycznie ma zregulowany układ pokarmowy... To do tego wrócimy, jak tutaj jest pytanie pana doktora. A jest inne pytanie, czy batony są dobre do używania podczas treningów dla sportowców? Ale dla mnie oczywiste. Ale rzeczywiście, między innymi pomyśleliśmy o B-Strong czy B-Energy jako dedykowane wręcz dla sportowców w sytuacji, kiedy oni wiedzą, co mają jeść, ale jest taki moment, kiedy po wysiłku potrzebowaliby naraz zaspokoić tak zwane ssanie w organizmie i chcą zjeść coś czystego, co podtrzymuje dotychczas dbałość o własną kondycję. Po to, stworzone. No, po to zostało to stworzone. Tak. Proszę o powtórzenie kwestii serotoniny w batonie Bivital. Jeśli chodzi o Bivital, to przede wszystkim malina wpływa na regulację hormonalną i na poziom serotoniny, podobnie wyciąg z sezamu. Sezam ma gigantyczną ilość mikroelementów, stymulatorów, między innymi produkcji serotoniny. Do tego dochodzi moryla. Tak naprawdę marchew jest tylko donatorem karotenu, czyli prowitaminy A i wpływa na jakość naszej cery i na mózg. Okej, okay, idźmy dalej z pytaniami, nie na wszystkie. Czy batony mogą być dla osób chorych na cukrzycę? Proszę Państwa, no, z uwagi na to, że miód ma cukry nieinwertowane, to oczywiście pojedyncze batony mogą te osoby jeść, natomiast równocześnie sprawdzać, bo każdy przypadek jest inny. Tak zwana cukrzyca drugiego stopnia jest inną funkcją obciążającą organizm niż cukrzyca genetyczna. A więc w tym przypadku każda okoliczność no, może sugerować inne rozwiązania. Proszę testować, dlatego że produkt jest uniwersalny. Ja tylko określiłem, że zawartość cukru w tym przypadku jest konserwantem. To nie jest wyznacznik tak zwanego lidera. Jeżeli my mówimy, że beauty, to na pewno na pierwszym miejscu w beauty jest malina. Jeżeli mówimy o BD Detox, to na pierwszym miejscu jest nut gryczany. Jeżeli mówimy o energii, to jest szałwia hiszpańska. Jeżeli mówimy o proslim, to jest zielona kawa i cynamon. Jeżeli mówimy o smaj, to jest truskawka i orzechy. Do tego jeszcze sezam dodatkowo u dzieci, to jest akurat równa prawie proporcja. Jeżeli mówimy o B-Strong, to nade wszystko groch, który jest nośnikiem takich aminokwasów jak i daktyle. Czy no, trzeba obserwować przy tym przypadku z cukrzycą ewentualnie, zobaczyć co się dzieje. Kolejne pytanie, panie doktorze, żebyśmy tu nie rozbudowywali, bo pytań mamy sporo, ale też na wszystkie nie będziemy w stanie odpowiedzieć. Czy jeśli ktoś ma uczulenie na mleko, to też może batony nasze jeść? Proszę pamiętać, że proporcja tak zwanych globularnych białek pochodzenia serwatkowego to nie jest czyste mleko, gdzie jest kazeina, tylko po prostu to są wybiórcze globularne akurat białka z aminokwasami, z tak zwanym mostkiem siarkowym. I one są nieodzowne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Przypomnę tylko, że my jesteśmy w stanie
kilkanaście aminokwasów wytworzyć z samych produktów węglowodanowych. Natomiast pozostałe, w zasadzie 7, musimy pozyskać z środowiska zewnętrznego. I nie ma alternatywy. Jeżeli brakuje, proszę pamiętać, jednego z aminokwasów do zbudowania kodu genetycznego regeneracji naszej tkanki, to gdy go nie ma, to w ogóle my tej regeneracji nie przeprowadzamy. Rozumiem, czyli to przeszkadza w tym, czy nie koniecznie? Nie, nie przeszkadza. Nie. Okay. Dlatego my musimy w jakiś sposób to zrobić. I to była formuła najdelikatniejsza, jaką mogliśmy wprowadzić. W porządku. Idziemy dalej. Jest takie pytanie, jeśli człowiek powinien jeść 5 posiłków dziennie, to czy batony mogą służyć jako zamiennik zwykłych posiłków? W pełni nie. One są tylko akurat takim produktem, który pozwala nam nie odczuwać głodu. Przy 5 to jest kapitalne pytanie, dlatego że tak naprawdę ta osoba już doskonale wie, że jeżeli się je 5 razy, to nie uruchamiamy mechanizmu odkładania na zapas jakiegokolwiek materiału. Na pewno oponka tłuszczowa nie będzie się tworzyła nawet przy zjadaniu takiej samej ilości pokarmu jak dotychczas wagowej. Więc w tym momencie to jest uzupełniać, żeby nie czuć tego głodu, bo organizm dostaje i w tym momencie uzupełnimy sobie za chwilę wszystkim produktem przyrządzonym prawidłowo. Okej. Dobrze, tu mamy. Czy na batonach można schudnąć, zmieniając posiłki? No, dobrze, zamieniając posiłki. Gdyby tylko jeść same batony, to na pewno nie będziemy mieli wszystkich składników do końca i schudnąć schudniemy, ale możemy też również mieć pewne braki. To oczywiście chyba, że naraz wszystkie będziemy jedli. No tak. Naprawdę ja oczywiście nie jestem przeciwnikiem tego, żeby spróbować raz ten, raz tamten. Natomiast tak samo jak nie uważam, że wszystkie suplementy naraz zażywamy. Zawsze wyznaczamy priorytet. To mądrość nam podpowiada. Organizm rozpoznaje, a sam organizm czasami nam podpowiada, jak ma funkcjonować. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, że nawet ludzie chorzy mają kilka objawów, a jedną przyczynę, albo dwie przyczyny, a na przykład 10 objawów chorobowych. To oznacza, że ból jest pochodną wielu zmian w organizmie, ale równocześnie dysfunkcja jakiegoś narządu jest konsekwencją braku funkcji innego narządu. I w tym momencie my najpierw rozpoznajemy i po to jest nam potrzebny lekarz. Lekarz jest nieodzowny w tym świecie i możemy się obrażać na to, jak służba pracuje, ale to są ludzie przygotowani, żeby rozpoznać, co w organizmie jest. Do tego są techniczne środki. Ja na przykład nie jestem w stanie zdiagnozować człowieka, bo to nie moja rola. Ja naprawdę znam się na biologicznych pewnych substancjach. Co ważne, i to podkreślam jeszcze raz Państwu, stosuję przede wszystkim, jeżeli jest to możliwe, adaptogenne związki, które w badaniach klinicznych i farmakopei, to jest tak zwana święta księga wyciągów roślin, która jest dopuszczona po licznych, by nie powiedzieć tysięcznych badaniach klinicznych, że ten wyciąg rośliny nie dość, że pomaga, w nadwyżce jest metabolizowany i usuwany z organizmu. Znajdźcie mi taki lek, który w ten sposób funkcjonuje, a większość naszych suplementów jest wedle tej kompozycji. Stworzone. Jedziemy dalej. Jest pytanie, czy będą batony innego rodzaju. Tak, z tego co wiem, będą, tylko kwestia czasu, to poczekajmy na to. Słuchajcie, pytań jest bardzo dużo, jest 12, bo mamy jeszcze jeden temat, więc ja bym chciał dać chwilę odpoczynku doktorowi. Jak będzie coś, co tu będzie kluczowe, a nie było odpowiedzi, napiszcie do swoich sponsorów, do Upline te pytania, które was nurtują w tym obszarze. I doktor się też zobowiązał, bo to mówił, że jak to się zbierzemy, wszystko odpowie w spokojnym czasie i będzie zwrotka w drugą stronę. Ja użyję takiego sformułowania. Pytania muszą być rozważne, bo na poważne pytania będziemy odpowiadać. Natomiast jeżeli Państwo będziecie zadawali pytania, bo często ktoś, jak to ktoś określił z naszej konkurencji, zadaje pytania sam nie wiedząc, o co pyta, to ja mogę tylko tej osobie powiedzieć, że nie powinniśmy się odnosić do niepoważnych akurat pytań. Natomiast nie chcę akurat milczeć w sytuacji. Ma jeszcze sekundę na odłożenie tego telefonu. Ja już więcej nie powtórzę w tym momencie. Ja już więcej nie powtórzę, powiedziałam. A to ktoś tam mówi. Dobrze, dzięki. Może dobrze, tam było dziecka było. Proszę bardzo. Dobra. Proszę Państwa, czyli ponieważ deklarację złożyłem, tak, że jeżeli Państwo wyślecie te pytania, ja wszystkie je przeanalizuję. Ktoś również, przecież mam osoby, które mi asystują, one przygotują mi topowe pytania. Ja w tej chwili mam zestaw około 80 pytań z Węgier, gdzie oni już samodzielnie prowadzą szkolenia i najpierw muszę odpowiedzieć na to. Zrobimy, panie doktorze. Ale to ja zrobimy na 100%. Tak jest. Dajmy chwilkę odpoczynku. Dzięki Wam wielkie. To teraz tylko w temacie batonów pozostaje nam wybrać dla nas najbardziej ulubiony i myślę, że widzimy wszyscy, że to nie są jakieś tam batony, jakieś tam przekąski, tylko naprawdę
rzeczy pieczołowicie przygotowane, żeby największej wartości zdrowie w odżywianiu już zacząć w tym obszarze, bo to nie jest nasze ostatnie słowo z tego, co wiem. Batony są pierwszym krokiem i tyle w tym temacie. Ja jeszcze raz podkreślę, proszę Państwa, to był pomysł na to, żeby z zaklętego kręgu, kiedy nie jesteśmy w stanie jeszcze prawidłowo rozpoznać produktów spożywczych, w którymś momencie, nim przyjdziemy do domu i spożywimy produkt, potrawę, którą wiemy, że jest pewna i odżywcza, przygotować, żeby po prostu nie jeść byle czego na mieście. Proszę pamiętać, że półki opustoszeją z rzeczy niewartościowych w sytuacji, kiedy po niej nie będziemy sięgać. I to jest najlepsza recepta na to, co na rynku mamy. Super, super. Dajmy chwilkę przerwy, żeby doktor mógł złapać oddech. Zaraz do Was wracamy. Poczekajcie cierpliwie, popiszcie. Ja mam prośbę, żeby ewentualnie, Zbyszku, czy Ty możesz, kilka pytań, które tu były wrzucone, a nie było odpowiedzi ze strony doktora, żeby spisać gdzieś. I na chwilkę się wyłączamy, żeby doktor mógł złapać oddechu.